Dzisiaj na warsztacie mamy saltellone, jedynkę, może model Efera, kto wie. 1.9, kopciuch, diesel, 150 koni, zrobione na 190. Będziemy zmieniać olej, filtry, filtr kabinowy, filtr powietrza, dawać różne emblematy. Tu wam pokażę. Tak, klient sobie zaszczycił importową gałkę zmiany biegów, podświetlaną. Zobaczymy, jak to będzie. Jak to przyszło na prawdziwego Saltellona. Musi być logo podświetlane z drzwi. Bez tego to się nie obejdzie. No to co? Bierzemy się do roboty. Olej zmieniony, teraz filtr paliwa, filtr powietrza i filtr kabinowy. Lecimy. Filtr powietrza został wymieniony, filtr paliwa tak samo, olej, jeszcze filtr kabinowy. Gałka zmiany biegów podświetlana. Logo. Bierzemy się do roboty. Polak potrafi. Jak chcecie sobie zamontować podświetlenie gałki zmiany biegów, musicie zrobić następujące rzeczy. Szukacie plusa. Są dwa plusy. Jeden jest stały, a drugi jest po zmianie świateł na pozycyjne. Czyli pierwszy plus jest stały, a później wpinając się w drugi pin, czyli tu mamy stały, obok powinniśmy mieć plus po włączeniu świateł. Jest. I po tym wlutujemy się w ten kabel, z tego względu, żeby było podświetlenie, mamy tu gałka zmiany biegów. Jest. Podświetlona po włączeniu świateł na pozycyjne. Wlutujemy się w ten kabel. Następnie szukamy masy. Podpinam się do dowolnych dwóch przewodów. Skręcamy, montujemy, jeździmy. Golden, they're about to see us glow, cause we're golden. Yeah, we're
Dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrypcji tego kanału, klikania w dzwoneczek, łapka w górę, w komentarzach piszcie, co myślicie o tym samochodzie, co można by było zmienić. Myślę, że każdą uwagę wezmę sobie do serca. Cześć!